wspaniałym artystą. Więc może zacznę od pana Marka Madeja, komisarza turneru. Jednocześnie chcę bardzo podziękować. Jest z nami Jan Brodziak, który reprezentuje ASP w Warszawie. Pani Joanna Śmielowska, ASP w Poznaniu. Łukasz Wymiński, ASP w Warszawie. Ewa Ostawska, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Jak absolwenci tych uczelni. Absolwenci, tak, oczywiście. Małgorzata Sęk, ASP Łódź. Marta Brodzia, Uniwersytet Marii Pińskorowskiej w Łódź. Maciej Frączak, Uniwersytet w Toruniu, Wydział. Pan Wojciech Krutkowski, ASP akademickimi. W gronie znajduje się 5 laureatów odznaki zasłużony dla kultury polskiej. To jest oczywiście pan Marek Madej, pan Jan Brodziak, pan Maciej i ja. Prace, które prezentujemy dzisiaj na wernisażu, oprócz tej warstwy takiej czysto estetycznej, zawierają według mnie bardzo duży ładunek emocjonalny i myślę, że sztuka jako taka jest uniwersalnym językiem, która pokazuje i przekazuje różne treści i emocje i myślę, że nam wszystkim się to wspaniale udało. Także w swoim imieniu również chcę podziękować wszystkim artystom, tutaj przedstawicielom Pałacu Brzeźno, także dziękuję bardzo. W ramach zakończenia chciałbym Państwu podziękować. No i jeżeli wszystko mnie sprzyjało, zaprosić myślę za rok. Na trzeci wernisaż, który myślę, że pan pewno z panem Markiem wszystko zarejestrujemy, żebyśmy mogli się spotkać. No i widzicie Państwo, od razu są owoce. No właśnie, taki warunkach. Rodzinnie i kresowe, i takie bałkańskie różne preferencje i upodobania, więc na pewno jakby to miało iść w stronę międzynarodowo-słowiańską, to jest idealnie pasuje. Więc trzeba iść tą drogą. Orzeł Gniazdowski ze Śląska. Gniazdo całe słowiańszczyzny polskiej to jest Śląsk. I myślę, że to piękne miejsce. Pierwsze zdanie po polsku z Henrykowa, tak. Na Dolnym Śląsku. Daj, a czy ja pobruczę, a ty pocibę. To jacy dżentelmeni byli ci Polacy? Powiedział mąż do żony. Daj, ja pokręcę żarniem, a ty odpocznij. Także widzicie to panowie na wstydzie i czasami zawsze też na kolanka, proszę. Także bardzo dziękuję panu Markowi, dziękuję Państwu i bardzo, bardzo
się cieszę, że mogłam tutaj być. Dziękuję bardzo, bardzo za zaproszenie. Proszę podziękować cudownej mamie, która tutaj właśnie z portretu do nas się uśmiecha. Jest to jedna z piękniejszych kobiet naszej współczesności. Przyjemność po naszej i po jej stronie na pewno. Zosia, synowa są tutaj na miejscu całkiem i wszelkie przejawy piękna. Także. Jak mówił Norwid, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca by się z martwych wstało i możemy śmiało tutaj powiedzieć, że już Państwa praca się z martwych wstała tym zaproszeniem. Wspaniałe, że tutaj Państwo zapraszają na plener kolejny i życzę ze swojej strony, żeby to były tylko lepsze prace i tylko lepsze nastrój przy tworzeniu tych prac i żeby było za co. Także myślę, że możemy się teraz wszyscy napić. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do rozmów kuluarowych przy kolejnej mamy.